Panie Jezu Chryste, oddaję się Tobie przez niepokalane serce Maryi, absolutnie całą, a więc moją przeszłość. Bądź uwielbiony, Boże, w chwili mojego poczęcia, gdy moje oczy ujrzały Ciebie. Bądź uwielbiony, Boże, w mojej mamie i we wszelkim dobru, jakie mi wyświadczyła. Bądź uwielbiony, Boże, w moim tacie i we wszelkim dobru, jakie od niego otrzymałem. Bądź uwielbiony, Boże, w całym moim dzieciństwie, w jego chwilach pięknych, ale i trudnych, czasem pełnych cierpienia i lęku. Bądź uwielbiony, Boże, w tej mojej przeszłości, która obciąża mnie dzisiaj, w tym, że potrafiłeś z mojego zła wyprowadzić dobro. Bądź uwielbiony, Boże, w zranieniach duszy, spowodowanych przez moje otoczenie, w tym, że właśnie taką przewidziałeś dla mnie drogę krzyżową przez ziemię do nieba. Bądź uwielbiony, Boże, w moim pełnym przebaczeniu, które okazuję swoim bliskim i znajomym, obejmując ich ramionami serca, abyś i Ty mógł im wszystko przebaczyć. Bądź uwielbiony, Boże, w powołaniu, którym mnie obdarzyłeś, w jego okresach pięknych i wzniosłych, w dobru, jakie mogłem wykonać dzięki Twojej łasce, w pracach, które mogłem wykonać, ale i w tym, co było cierpieniem i złożyło się na mój krzyż. W moim poczuciu bezsilności, w pokusach, z którymi musiałam walczyć, w moich porażkach i rozczarowaniach, gdy pełniłem własną wolę, w upokorzeniach, które wynikały z mojej słabości, w chorobach i zawinionych, ale i tych, które może sam spowodowałem przez swoje błędy, zaniedbanie nałogi. Dziękuję Ci za ludzi, którzy pomagali mi z nich wyjść. Panie Jezu Chryste, oddaję się Tobie. Oddaję moją teraźniejszość. Bądź uwielbiony, Boże, w ludziach, którym jestem potrzebny. Bądź uwielbiony, Boże, w moim stanie fizycznym, w każdym atomie mojego ciała, które stwarzasz w taki, a nie w inny sposób. Bądź uwielbiony, Boże, w moich chorobach i ułomnościach, które mi dajesz jako mój krzyż. Bądź uwielbiony, Boże, w każdej mojej myśli, uczuciu, doznaniu, przeżyciu, także w tych trudnych i uciążliwych. Bądź uwielbiony, Boże, nawet w tych ranach mojej duszy, które były do tej pory otwarte dla szatana, a teraz są przez Ciebie uzdrawiane. Bądź uwielbiony, Boże, w ciosach, jakie na mnie dopuszczasz dla mojego udoskonalenia, dla osiągnięcia pokory, dla uzyskania wewnętrznej harmonii między wszystkimi władzami duszy i ciała. Dla otwarcia się na Twój pokój, dla umożliwienia Duchowi Świętemu pielęgnowania we mnie Jego owoców, miłości, radości, cierpliwości, dobroci, łagodności, cichości, opanowania. Abym nauczył się ufać Tobie bezgranicznie. Abym nauczył się nie polegać na sobie, lecz na Tobie i Twojej mocy, Twojej woli. Panie Jezu Chryste, oddaję Tobie moją przeszłość. Bądź uwielbiony, Boże, w każdej sekundzie życia, które mi jeszcze pozostało. Bądź uwielbiony, Boże, w ludziach, których nam jeszcze spotkać.
Bądź uwielbiony, Boże, w pracach i dziełach, które mam jeszcze wykonać. Bądź uwielbiony, Boże, we wszystkich łaskach, które mi chcesz dać dla mnie i dla innych, abym umiał je przyjąć i dobrze wykorzystać. Bądź uwielbiony, Boże, w krzyżu, który mam nieść do końca mojego życia, abym przyjmował go z radością, nigdy nie narzekał. Bądź uwielbiony, Boże, w godzinie mojej śmierci, aby była wielkim triumfem i zwieńczeniem życia. Powierzam ją Najświętszej Maryi Dziewicy i zapraszam wszystkich moich orędowników. Bądź uwielbiony, Boże, w tym miejscu w niebie, które dla mnie przygotowałeś, aby było jak najwspanialsze, bym zdążył zdobyć jak najwięcej zasług. Bądź uwielbiony, Boże, w tej chwale nieba, którą będę dzielił ze wszystkimi, którym pomogę tam się dostać. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.